już jakiś czas minął, kiedy można powiedzieć, jesteś na sportowej emeryturze. I jak ty się z tym czujesz? Czy czujesz się szczęśliwa, wolna? Czy na przykład masz w sobie poczucie jakiejś takiej pustki zawodowej, którą sobie jakoś wypełniasz? Nie, myślę, że przede wszystkim mam więcej czasu i faktycznie spokoju i praktycznie mogę robić rzeczy, których absolutnie wcześniej nie miałam na to czasu. A teraz jest ta okazja, że kiedy mogę, to faktycznie mogę właśnie jak w takim pokazie uczestniczyć, więc jest fajnie, że coś zobaczyć na żywo, coś nowego. Także myślę, że czas na korcie się skończył, ale to jest czas na coś nowego, dlatego tutaj jestem. No właśnie, nowe rzeczy się pojawiają i media też od jakiegoś czasu rozpisują się tłumnie o twoich nowych poczynaniach zawodowych, tym razem biznesowych. Otworzyłaś hotel, inwestujesz też w nieruchomości. Czy ten biznes jest swego rodzaju twoim nowym konikiem? Jesteś zadowolona z tych inwestycji? No i jeżeli możesz nam zdradzić, czy szykują się jakieś kolejne? Bardzo jestem zadowolona. Oczywiście mój biznes, jeżeli chodzi o hotel, oczywiście łączy się z tenisem. Jakbym każdy apartament jest robiony na wzór turnieju, gdzie wygrałam. Także to wszystko jest połączone. Jestem z tego bardzo zadowolona. Oczywiście w planach jest rozbudowanie tego biznesu. A kiedy? Zobaczymy. Czy ty jesteś raczej taką jednoosobową instytucją, czy masz wokół siebie na przykład zespół zaufanych osób, które tobie doradzają? No bo jednak bizneswoman od wielu, wielu lat nie jesteś. Myślę, że wiadomo, że są osoby, które mi doradzają, ale tak naprawdę to też teraz wiadomo, że wszystko się zawsze będzie łączyć z tenisem, gdzie oczywiście w tej branży wiem sporo. Także też jest fajnie to połączyć właśnie z czymś innym i dlatego tak to robię, więc mam nadzieję, że kiedyś powstanie też hotel nie tylko w Krakowie, więc do tego dążę.